Dokończ zdanie. Mm -hmm. Latem 2024 w Paryżu będziemy mistrzami olimpijskimi. Z Tomaszem Fornalem w składzie. Ze mną w składzie. To teraz pytanie, co będzie trudniejsze? Mm -hmm. Zakwalifikowanie się reprezentacji Polski do Igrzysk mm -hmm. Olimpijskich Paryż 2024 czy zakwalifikowanie się Tomasza Fornala do kadry na Igrzyska? Wydaje mi się, że zakwalifikowanie się na Igrzyska jako naszej drużyny nie będzie żadnym problemem. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy tego w ogóle nie zrobili. Jakby jesteśmy na tyle klasową reprezentacją i na tyle dobrze gramy na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat, że no, chyba nikt nie wyobraża sobie, żebyśmy w Paryżu się nie pojawili. Więc tutaj raczej małe szanse są, więc od razu ta druga część Twojego pytania staje się bardziej oczywista: że większe roszady i większe, większe, większe niespodzianki mogą być w tej selekcji, jeżeli chodzi o naszą pozycję. Kto jest Twoim największym rywalem? Wszyscy, wszyscy w prezentacji. Od Olka Śliwki po Leona, po Semeniuka Kamila, po, po, po Będziego. Wszyscy, wszyscy. Ja lubię rywalizację. Mi się wydaje, że mi to służy. I, i ja też zauważyłem, że na przestrzeni tych 3-4 lat, kiedy jestem tak, powiedzmy, realnie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o czternastkę. Bo nie mówię o tych pierwszych sezonach, kiedy byłem za, za tenera Hainena wiadomym, rezerwowym 15 do pomocy. W treningach, co też uważam, że mi bardzo dużo dało i gdzieś tam sportowo dużo wtedy się uczyłem. Tak, bo to był też moment, ten typowo przedolimpijski, przed wyjazdem chłopaków do Tokio. Tak, na pierwszy, pierwszy rok, w którym ja się pojawiłem w Karze, to był 2018 rok, kiedy chłopaki przygotowywali się miesiąc do Mistrzostw Świata albo i dłużej. I wtedy do mnie ten Hainen zadzwonił, że słuchaj, przyjedziesz jako 15, będziesz pomagał w treningach. I dla mnie to był pierwszy rok taki, powiedzmy, poważnych treningów przed jakimś turniejem reprezentacji. I też uważam, że to było dla mnie coś ładne wow, zobaczyć Bartka Kurka, Michała Kubiaka, tych, tych zawodników, którzy gdzieś tam ja, jak byłem mały, oglądałem z nimi potrenować. Dużo mi to dało. Ale od momentu, kiedy gdzieś tam realnie bije się o czternastkę, bije się o te możliwości grania albo występowania na tych dużych imprezach, to uważam, że jeżeli w reprezentacji jest rywalizacja taka, jaka jest u nas w kadrze, na, nasze, na mojej aktualnej pozycji, to wszystkim wychodzi na plus. No, chyba, że ktoś nie lubi rywalizacji i strasznie się nią stresuje. Mi ona bardzo odpowiada, bo na każdym treningu musisz udowadniać ten robi, pokazywać swoje umiejętności. I na 2-3 dni odpuścisz trening i możecie nie być na czwartym, czwartym dniu na kadrze. Oczywiście, tak pół żartem, pół serio trochę się śmieje, bo każdy ma powiedzmy jakieś słabsze okresy i momenty, bo jest bardziej zmęczony, ma jakieś bóle, ale rywalizacja uważam bardzo dużo nam w kadrze daje i bardzo dużo każdego z poszczególnych zawodników uczy.